tylko tyle. Piłka nożna jest pięknym sportem, ale niekiedy bywa też brutalnym. To znaczy nie może w sensie brutalnej gry, tylko w sensie wyniku. Na naszej drużynie się to, że tak powiem, bardzo odbiło. Nie wiem ile sytuacji, nie chcę nawet ich liczyć. Meczu chyba też nie będę oglądał, tylko od razu skasuję, bo może nie oglądajmy, bo popadniemy jeszcze w jakąś paranoję. Powiem tak, no ja walki też nie mogę swoim chłopakom odmówić, bo na pewno walczyli, na pewno grali dobrze. Trudno, żeby nie grać źle, a stworzyć tyle sytuacji. No, uważam, że gra była z naszej strony nawet momentami bardzo dobra. Dochodziliśmy do tak wielu sytuacji, że jest chyba nie sposób ich policzyć nawet. No, nie wiem, dlaczego na naszym stadionie tak się dzieje, że chłopcy kompletnie tracą moc strzelecką. Na wyjazdach potrafimy mieć 5 sytuacji, strzelamy 3 bramki. U siebie kolejny mecz, gdzie tych sytuacji jest multum. I nic. Musimy wspólnie na pewno porozmawiać sobie na pierwszym treningu po tym meczu, bo tak dalej być nie może. Mówię, ja wygrywam i przegrywam razem z zespołem. Tak jak Mirek powiedział, sport to piękne zwycięstwa, ale też i piękne porażki. Sport bywa też brutalny i trudno, no ja już nieraz mecze takie wygrywałem, gdzie byliśmy z zespołem zdecydowanie, powiedzmy, gorszym, a wygrywaliśmy mecze. I takie mecze też, muszę przyznać się, że zdarzały mi się w mojej przygodzie z piłką, że byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym, a niestety przegrywaliśmy. To, co mogę jedynie powiedzieć o zespole Beskidów, niesamowity charakter, ambicja, zaangażowanie. Gratuluję zwycięstwa. Muszę przyjąć tą porażkę, nie mam innego wyjścia. Musisz.